Siema, jestem Cienk, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam naprawdę jedną interesującą rzecz, którą wstawił Asimo wczoraj. W sumie to nawet dzisiaj to chyba wstawił i właśnie w dzisiejszym odcinku wam pokażę. To naprawdę bardzo interesująca rzecz i właśnie wiele osób mówi, że może być to limitowane auto, że może to być coś związanego z limitowanym autem, więc oglądajcie odcinek do końca. Oczywiście przed zaczęciem zostawcie suba, jak i łapkę w górę, jak też jest nowy na tym kanale, a my lecimy do odcinka. Jak właśnie możecie zauważyć, 14 godzin temu Asimo wstawił nam taki filmik i ogólnie jest to jakiś teaser, One More Thing. Jak możecie zauważyć na miniaturce tej zimowej, w jailbreaku, właśnie tutaj pisze and more to come, więc po prostu to oznaczało, że będzie jeszcze jakaś rzecz dodana. I właśnie mamy teaser tej rzeczy i ogólnie ta rzecz właśnie możecie zauważyć. Przejdziemy sobie trochę tutaj i właśnie jak możecie zauważyć, tutaj jest przeniesiona ta skrzynia. Nie wiem, czy o niej wiecie, ona była na górze rabunku. Właśnie o tą skrzynię mi chodzi ogólnie i zaraz wam ją pokażę. Więc ogólnie ta skrzynia była tam na górze rabunku, teraz jest właśnie tutaj i właśnie tutaj pisze do not open property of the CEO. I tutaj jeszcze mamy one more thing. Ogólnie możemy sobie odpalić kamerę i zobaczymy, że no tutaj w tej skrzyni ogólnie no nic nie ma. Ale właśnie dużo osób mówi, że jest to skrzynia na limitowane auto, bo ogólnie no tutaj zmieściłoby się na luzie limitowane auto. I co ciekawe, widzowie, ogólnie taka skrzynka właśnie była w 2021 roku, w maju, i właśnie w tej skrzyni było limitowane auto potem. I właśnie możecie zauważyć, że tutaj też pisze do not open i tam w prawym górnym rogu coś też pisze. Więc jest to potwierdzone już prawdopodobnie na 99,9%, że będzie to limitowane auto nowe, więc widzowie, zbierajcie kasę. Właśnie wam pokażę, jakie to auto było. Było to auto Agent. Nie wiem, czy znacie to auto, czy wiecie, jakie to auto jest. Właśnie tak się prezentowało, potem był trailer właśnie, jak się otwierała ta skrzynia i było w nim auto, więc to naprawdę widzowie. Skrzynia wygląda praktycznie tak samo, tylko że teraz jest jakby taka bardziej metalowa, tam to było bardziej z drewna, że tak powiem. Tutaj mamy napis do not open, tam też mamy, no widzowie, no wielkość jakby tam się zmieściło auto, no jest to widzowie na 99,9% auto. Ja już to mogę nawet potwierdzić, widzowie. Ja nie wiem, jak to się okaże, to nie jest auto, a to jest co innego, to po prostu rozdaję wam moje wszystkie robuxy i rozdaję wam moje wszystkie rzeczy w jailbreaku, czyli mojego Hypera, na przykład Blue 5. Więc najprawdopodobniej będzie to jakieś fajne autko, ponieważ no by nie zapowiadali w taki sposób z jakiegoś bezsensownego, słabego, limitowanego auta. Musi to być jakieś nietypowe auto, musi być to jakieś ładne auto. Prawdopodobnie wydaje mi się, że to będzie jakieś sportowe auto, może o tematyce trochę zimowej, że będzie to jakieś zimowe auto sportowe. Tak prawdopodobnie będzie, tak mi się przynajmniej wydaje, widzowie. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym oczywiście sądzicie. Co sądzicie o tym, że będzie właśnie kolejne limitowane auto w jailbreaku. To było na tyle w tym odcinku. Ja spadam, no i elo.